Schmidt Amaris jest laserem excimerowym najnowszej generacji. Jest to na dzień dzisiejszy najszybszy laser excimerowy na świecie. Nie tylko szybkość jest ważna w laserowej korekcji wzroku, ale też tak zwany eye tracker. Eye tracker jest to urządzenie, które śledzi ruchy gałki ocznej. Ten laser jako jedyny potrafi śledzić ruchy gałki ocznej w 7 płaszczyznach. 6 płaszczyzn, które mamy, a 7 płaszczyzna jest to płaszczyzna czasowa. To znaczy, jak oko się porusza w jednym kierunku, mamy tak zwany wektor, czyli mamy też prędkość i program, software potrafi obliczyć, gdzie za powiedzmy 3-4 milisekundy będzie się znajdowało oko i tam wysyła puls do laserowej korekcji rogówki. Dzięki temu laserowi potrafimy korygować bardzo kompleksowe wady wzroku, bardzo precyzyjnie. Oczywiście zdarzają się poprawki, niemniej jednak w porównaniu do innych technologii jest to naprawdę urządzenie, które pozwala korygować z bardzo wysoką precyzją większość wad wzroku. Używam tej technologii od 2016 roku, czyli to był jeszcze wtedy okres, kiedy takiej technologii nie było w Polsce, tego laseru nie było jeszcze w Polsce. Jest to dla mnie czysta rutyna. Mam ten laser zarówno w Warszawie, jak i w Wiedniu, jak i w Zurychu. Wielu pacjentów przychodzi do nas, ponieważ szuka tej technologii i dzięki tej technologii też decyduje się na zabieg u nas w klinice.